Panie trenerze, plusy i minusy po dzisiejszym sparingu z Legią? No, pierwszy mecz kontrolny. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj zagrać pod tym balonem, tak? Bo wiemy, jakie warunki panują w dzisiejszym dniu. No i trzeba być zadowolonym. No, było zaangażowanie, kilka bardzo dobrych akcji. Wygraliśmy przede wszystkim, to też jest ważne. Wiadomo, że ten wynik nie był w dzisiejszym meczu najważniejszy, ale zawsze gramy o zwycięstwo i myślę, że zasłużenie. Zasłużenie dzisiaj wygraliśmy, także oczywiście dużo pracy przed nami jeszcze, bo kilka elementów jeszcze, nad kilkoma elementami będziemy pracować, żeby ulepszać, ale generalnie jak na ten okres, no to zawodnicy uważam, że dobrze się prezentowali. Pamiętam, jak po grze wewnętrznej na Dajtkach trener powiedział, że liczy na to, że Stomil będzie wypracowywał więcej akcji ofensywnych. Czy już z tego dzisiejszego sparingu można wywnioskować, że trener już jest zadowolony właśnie z częstych wizyt pod bramką? No na pewno tak, bo zdołaliśmy zdobyć 2 gole i jeszcze kilka naprawdę mieliśmy wyśmienitych sytuacji do zdobycia bramki, także dużo było tych akcji i mam nadzieję, że w każdym meczu kolejnym będzie to jeszcze lepiej wyglądało. To teraz przejdźmy trochę w cieplejsze klimaty. Jak będzie wyglądał dzień treningowy w Dubaju? No, mamy zaplanowane na każdego dnia na 2 jednostki treningowe, także to będzie ciężka praca przed czeka piłkarzy. Na pewno nie jedziemy tam na wycieczkę, tylko chcemy wykorzystać te warunki tam panujące, możliwość grania na trawiastych nawierzchniach, także no, jedziemy po to, żeby przepracować ten okres solidnie. Czy są ustaleni już sparing partnerzy, czy dopiero to będzie ustalone na miejscu? Tak, mamy zaplanowane dwa mecze kontrolne w środę i w sobotę. A z kim? No zobaczymy jeszcze, także już wiemy, ale teraz nazwę nie zdradzę. Okej, w porządku. Czy trener zadowolony jest z wylotu to właśnie tak egzotycznego miejsca, czy lepiej wolałby trener przygotowywać się tutaj w Polsce? No wiemy, jaka na chwilę obecną panuje pogoda, tak, w naszym kraju i tutaj ten trening no, jest utrudniony, także tak jak powiedziałem już wcześniej, no, bardzo się cieszymy, że nadarzyła się taka okazja na to, żeby przepracować ten ciężki okres na trawiastych boiskach i w ciepłym klimacie. A gdyby nie było gwarancji rozegrania tych 2 sparingów, to trener postawiłby weto właśnie w sprawie wyjazdu? No tak, to... Musieliśmy mieć zaplanowane sparingi z mocnymi rywalami, żeby w ogóle tam pojechać. Co trener sądzi o Dawidzie Retlewskim? Czego się możemy po nim spodziewać? No, Dawid jest doświadczonym zawodnikiem, ogranym w drugiej lidze. W każdym sezonie strzelał bramki, także bardzo się cieszymy, że dołączył do nas i będzie rywalizował z napastnikami, których mieliśmy do tej pory. Iwan Brickner strzelił gola na 1-0. Czym ten zawodnik przekonał sztab do tego, żeby właśnie został zawodnikiem Stomilu? No, Iwan jest doświadczonym zawodnikiem, tak? Grał w najwyższej lidze rozgrywkowej zarówno na Ukrainie, jak i w Kazachstanie, także te doświadczenie było widać dzisiaj na boisku. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, że do nas dołączył i wzmocni nasz skład. Czy to będzie taki zawodnik występujący razem z Piotrem Kurbielem? Zobaczymy. No, jest kilka meczów kontrolnych i ta pierwsza jedynastka się wyłoni i będą grali najlepsi. Dlaczego nie zagrał w meczu Filip Wójcik? No, Filip Wójcik ma drobny uraz i mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i dołączy do drużyny. A co z Łukaszem Szarmowskim? No, podobna sytuacja, no tutaj ten uraz jeszcze był z poprzedniego sezonu, no, chcemy go wprowadzać umiejętnie i mam nadzieję, że tak samo jak z Wójcikiem dojdzie szybko do zdrowia i będzie z nami trenował już. To na jakie pozycje szuka jeszcze trener zawodników?
No, prowadzimy rozmowy z kilkoma zawodnikami. No, myślę, że ofensywnych jeszcze. Chcielibyśmy pozyskać zawodników na pozycję numer 10, być może jeszcze na wahadło, także rozmawiamy i mam nadzieję, że wzmocnimy skład.